Krystyna, muszę walczyć. Nie, Lufer, bo się dowiedzą. Muszę walczyć. Lufer, nie. Tak. Lufer. Muszę walczyć. Nie, nie możesz, nie możesz. Stój. Proszę, no, zachowaj spokój. No, Lufer. Nie, Martyna. Lufer. Luferku, wracasz do domu. O! Lufer, uciekaj. Cześć, Lufer, cześć, Martyna. Hej. Musicie stąd uciekać. Uciekajcie. No to a co patrzycie? No co? No ładny ten obraz, co nie? Patrz, Przemek, ta czaka wielka płonąca. Przemek, no tak, tutaj była moja ciocia, była tutaj z nożem. No przecież, no nie ma jej tutaj, to przecież nie widzę jej, żeby tu stała. Stary, była tutaj wujka. Moja ciocia z nożem, przyszła Lufer, tutaj. Nie ma jej tutaj. Macie jakąś schizę, idźcie odpocząć do domu. Idziemy, Martyna. Chodź. Ja ją widziałem, ja przysięgam, widziałem ją no tutaj. No przecież ja ją też widziałam, ale nie ma jej nigdzie. Czekaj, może tutaj będzie? Jest? Nie ma. Chodźmy do mnie do domu. Musimy obgadać, co będziemy robić, kiedy ją spotkamy, dobra? Dobra. Widzowie moi najmilsi, mam dla was dzisiaj bardzo ważne ogłoszenie. Zanim odcinek się zacznie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że dzisiaj startuje kanał Martyny! Dokładnie tak, więc dzisiaj, słuchajcie, mam nadzieję, że każdy z was bez wyjątku po odcinku co zrobi? Wejdzie na mój kanał. Tak, ponieważ Martyna będzie przygotowywała mi pokój w Minecrafcie. No i mam nadzieję, że wiecie. A teraz oglądajcie dalej! Oglądajcie! Ja w to nie wierzę, jestem wściekła! Ja też! Nikt mi nie powie, że to nie była ona! Wiesz co, ja mam mały pomysł. Może następnym razem, jutro jak będziemy iść do szkoły, to może zróbmy tak, że poprosimy kogoś z klasy, żeby razem z nami poszedł, żeby wiesz, żeby mieć taką upewność siebie, że... No, że ona... No bo kurde! Jakim cudem? Ona w jedną setną sekundy zniknęła, wyparowała! Skąd ja mam to wiedzieć? Jak to się stało? To jest po prostu chore! Się trochę boję, wiesz, no właśnie o to chodzi. Dlatego bałem się, że się tutaj wprowadzę i właśnie odwali się jakaś akcja i się powoli to dzieje, Martyna. Spokojnie, będzie dobrze, chodź. Nic się tutaj nie wydarzyło, na razie mieszkamy tutaj tylko my i nic tam nie będzie. O, Rusia, cześć! Cześć, Rusia, dzień dobry. Ała! No, ej! O, Rąsia, spokojnie, Rąsia! Co ty robisz? Rąsia! No. Spokojnie, mam sikierę taty! Mam sikierę taty, Rąsia! Halo? Ej, ona mi chyba nie pozwoli wejść do domu. Rąsia! Nie pozwala mi wejść do domu, tak? Tak, nie pozwala mi wejść do domu, ja cię kręcę! Ej, czemu zamknię? Ała! Otwórzcie! Zamknięte, rzeczywiście, poczekaj, muszę otworzyć. O! Rąsia, otwieraj, ej! Rąsia, bo wyważę drzwi! Proszę pana, proszę pani! Mamo, tato, otwórzcie! Dobra. Coś wyczuwam. Lufer, nie otwierają. Coś wyczuwam. Lufer, chodź! Poczekaj, coś wyczuwam. Tutaj się coś dzieje. Tam jakieś okna nowe są zamontowane. Chodź, wchodzimy. Chodź, tędy chodź. Lufer, mam nadzieję, że mama mnie nie zabije. No Rąsia, przestań mnie bić! Patrz, zabarykadował, tak? Zabarykadował, wiedziałem. No, chodź, idziemy na górę. Ej, słyszałaś to? O kurde, chyba weszli. Coś tu się... Ano, co tu się... Hej Wednesday, hej Luferku. Zamykamy drzwi, do widzenia! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Halo! Ej, chyba ci pokój robią. Pokój? Co? A no. Dlatego Rąsia mnie broni. Co ty broni? Co się broni? Tego po... chyba. Au, nie, spadnij. Pa. Ona synchronizuje się z każdym moim ruchem. A? Ała! Nie chodźcie do pokoju! Dlaczego nie? Bo nie! Właśnie. Bo trupy tutaj trzymamy. Dobra, wchodzę! No nie! O, no i co ty robisz? Mam twoją sikierę. Oddawaj. Nie. Co to za miejsce? To jest twój nowy pokój, Luferku. Tylko go jeszcze meblujemy. Juuu. To masz najpotrzebniejsze rzeczy. To jest twoje łóżko, to jest twoja siekiera. Nie zwracaj uwagi na Stefana. To jest twoja szafa. Ze Stefanem. Mamo, a tutaj leży Darek. A tutaj ty w przyszłości. A mogę ja mu zaprojektować pokój?
Nie. Ale dlaczego nie? To jest pięknie. Tutaj dostałeś jeszcze pomysł. Monitor. Wiecie, ale chciałabym to zrobić podobne do mojego. Też taki cały czarny, wiecie, taki mroczny. Już jest mroczny. O, to jest dobry pomysł. No, ale taki tłusty jest. Ja wszystko ze swojej własnej kieszeni będę płaciła. Pozwalamy, Gomez? Jak o, robić własnej kieszeni? Dobra, tak. Ale drzwi też na własny kosz stawiasz. Z własnej kieszeni. Tak. No ja tak możesz, zgadzamy się, dobrze, do niego będziemy. A spróbuj tknąć kartę albo zakopane złoto. O, albo siekierą. Zakopane złoto? Jeżeli coś zrobisz z naszymi pieniędzmi, to dostanie tą siekierą. Okej, dobra. Wydocha lufer. Ej no! Ej, ale nie, chodź tu jeszcze na chwilę. Co? Jakie to obrzydliwe. No, strasznie obrzydliwe. Co? My sprzątamy tutaj ścianę. Stefan, wszystko w porządku? Stefan, właśnie Stefan! Rąsia do mnie. Wygoń stąd rodziców. Rąsia, co ty sobie wyobrażasz, Rąsia? Mnie nie bije. No! Jak ci zaraz urwę palce tam gdzie kierę. Chodź tu pan. Wracaj tu! Zaraz ci robię! Nie wchodź do pokoju, bo będę meblowała. A wiesz co? Łap. O, dzięki za kamerę! Nagrywaj i dzisiaj wrzuć. Dzisiaj nawet po twoim odcinku? Tak, ja wrzucę na 17, a ty wrzucisz na 17.30, dobra? Dobra, ale fajnie. Dobra, kochani, także po moim odcinku na kanale Martyncjusz będziecie mieli odcinek z tego, jak Martyna mebluje mi mój nowy pokój. Także mam nadzieję, że wbijecie w prawym górnym rogu, ale po tym odcinku wszyscy przechodzimy i subskrybujemy Martynę i zostawiamy jej łapkę w górę pod filmem. Tu się nic nie dzieje. Rączka, co ty robisz, Rąsia? Nie bij! Kuracja, naprawdę... Wasze jedzenie, Rąsia, jest przepyszne. Nigdy w życiu tak z nikim dobrze mi się nie gadało, Rąsia, jak z tobą. Jezus, co ona tam robi? Cały czas remontuje. Ona cały czas robi mi pokój, widzowie. Zaraz pójść o normalnej godzinie spać. Cicho tam siedź, to dla ciebie robię. No, dla mnie robisz. A jakoś nie mogę tego zobaczyć, jak to wygląda. No bo jeszcze nie jest gotowe. No ale jak chcesz, byś było gotowe? Nawet nie mogę wejść do ciebie na górę. No proszę, jak chcesz... Nie. Jak chcesz iść spać? O normalnej porze. Nie ma. Ej, no ale nie, no Martyna, ale... Marisz będzie różowe zasłony? Nie różowe. Nie. Nie, to tak jak słuchajcie Julszy z naszej klasy, która chciała zrobić różowe ściany. A może serduszka? Nie, w żadne serduszka. No pewna? Nie, żadne serduszka. Coś męskiego, samochody, mięśnie, testosteron, adrenalina. Czyli coś, czego ty nie masz, dobra. Ta, a wiesz, że ja jestem Spidermanem? Mózg. O, no najlepiej, no najlepiej, no. Ja, mnie to nie obchodzi, ja idę na górę. Nie, no ja idę na górę. Już jestem. I ja tutaj po lewej stronie, a ty po prawej stronie. Bara mi stąd! Jak ty wyglądasz? Lepiej niż ty. Tak? A ja mam napisane Wednesday z tyłu i serduszko. Ała! Bara z mojego pokoju. Nie, to gdzie ja będę spał? Na kanapie. Wiesz co, w ogóle trzeba zadzwonić do Przemka. Ja do niego zadzwonię, bo ja wpadłem na taki pomysł, żeby Przemek i Natek przyszli do nas z rana. Nie ma bata. Nie no, muszą nie, przyjść. Nie, no nie, bo nie, oni nie, muszą nie, być świadkami tego, czy nas ona zaatakuje, czy nie. Nie. Wolę już, żeby nas zaatakowała. Nie, zaraz dzwonię do Przemka. Mają tu nie wchodzić do domu. No dobra, do domu nie będą wchodzili, no. Ojej, kochani. Jak wejdą, to ty będziesz tutaj na tym do odcinania. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie dążyć na nagrywki, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Wednesday jest kochana, to przydnęła serducho. No ten Przemek nie chce odebrać. Przemek, no! No halo, co jest? Jest noc! O, siema Przemek! No hej, co chodzi? Słuchaj stary, bo jest no? Pewna taka mała sprawa, bo... Czekaj, bo Wednesday nie może usłyszeć. Chciałbym stary, chodzi? żebyś przyszedł do mnie z Natkiem. Ale jak do ciebie? Do domu, tam do ciotki? Nie. Do domu Martyny. Co? No do domu Martyny. Zanim pójdziemy do szkoły, to żebyście
przyszli najlepiej z Natkiem do mnie pod dom, w sensie Martyny, czyli do Wednesday, do domu Adamsów, no. No, no ale po co, Lufer? Przecież to jest no, żebyście, daleko. Żebyście się zobaczyli, jak wygląda ta babka i w ogóle jak ona nas atakuje, ta moja ciocia nie doszła. To dobra, ale nie wiem, czy Natek odbierze o tej porze. Nie no, odbierze, zadzwonisz do niego, na pewno odbierze, starą, no, do tej pory pewnie gra w coś. Albo ogląda Star Warsy, ale przyszlibyście? Proszę, stary, bo... No dobra, no przyjdziemy, no... Bardzo mi na tym zależy. Tylko musisz mi wysłać adres dokładny, bo ja nie wiem, jaki to jest adres, Martyna? A co cię to? Nie podawaj im adresu, durdu. Dobra, stary, weź sobie ten, ja ci odpalę mój adres. W sensie, odpalę ci moją lokalizację, dobra? No dobra, no to jakoś tu trafię może. Dobra, wysyłam. Jezu, to jest tak daleko? No co, no Boże, no! Chłopie, to jest 10 kilometrów! No i trudno, Przemek! Jesteś moim przyjacielem? Jestem, dobra, weźmiemy taksówkę. Nie taksówkę, na piechotę, tutaj jest MBK-i są i tak dalej. Ale masz pomysły, Lufer. Dobra, Dara, to ja się rozłączam, trzymaj się, no, pa! No. Dobra, słuchajcie, ja już będę się szykował do spanka. O, właśnie tutaj. Mam nadzieję, że Wednesday, słuchajcie, nie będzie do końca świata. No właśnie robiła i cześć, Lufciak. Która jest godzina? 6 rano. Jeju, ty nie spałaś? No. No, wszystko okej? No. Dzień dobry. Ale będzie miał super pokój, mówię ci. Ale Martyna, chociaż się połóż na chwilę, wiesz? No tak dla mnie, no bo tak mi szkoda ciebie, że ty taka bidula kochana, wiesz? I połóż się. Oj, sorry, Rozia, przepraszam! Przepraszam. Dobra. No dobra. Połóż się, Martyna. Dobra. Ja już tutaj ten, ja się położę na górze, okej? Okay? Chodź, Rosia, połóż się ze mną. Chodź. Chodź do taty Luferencjusza. Kręcę, ale mają duży ten dom, zazdroszczę im takiego wielkiego domu. No i niestety muszę być cały czas ubrany w taki sposób, ale do szkoły jak będę szedł, to pójdę ubrany na czerwono. Także, Rosia, życzę ci dobrej nocy. Dobranocki, kochani, widzimy się z rana. Dobra. Plecak masz? A ty masz kanapki? Mam. A ty masz pracę domową? A ty jesteś przygotowana? Nie. A jesteś wyspana? Nie. A jesteś kochana? Jesteś kochana, najbardziej na świecie kochana. Ale zjadłaś sobie ten, placka? Tak. Ej, siadaj i masz troszeczkę zjeść. Nie mamy czasu, nie, zjesz w szkole usiądź. Kanapki. Nie, to ja nie idę do szkoły. Jezu. Już jem. No. Już. Śniadanie, widzowie, zawsze musi... Jeszcze. Widzowie, trzeba jeść śniadanie, pamiętajcie, bo gdyby nie, bez śniadania, to jesteście tacy padnięci, że to się w bani nie mieści, więc jedzcie śniadanie, widzowie, bo śniadanie to jest najważniejsza część, słuchajcie, jeśli chodzi o dzień i tak dalej, jeśli chodzi o pożywienie i w ogóle. Ej, ktoś jest pod drzwiami, chodź, Martyna. Idę. Chodź. O, jesteście. Ahoj. Siema. Hej. Hej. Idziemy do szkoły, chodźcie. Ej, a w ogóle wejść? Czekaj, nie zamykaj jeszcze. Bo słyszałem, że tam mój żółw zaginął w środku tego domu. Żółw? To nie Przemek, mam żółwia. Ami, zgubiła się książka, więc... Jej. Dwa razy z mojego domu, co wy sobie myślicie? To nie muzeum. Martyna, patrz, Marilyn Manson. Co, gdzie? Wchodzimy. Rosia, bierz ich! Co wy robisz? Bierz ich! Jestem plecakiem! Zamieniliśmy się w plecaki, a nie jesteśmy niewidziani! Co tu się dzieje? Ale super, ale to było! Rosia, bierz ich! To jest zabawka, nie! To jest chyba ręka! Bierz ich! Zostaw je, pozorzycie! Jezus Maria, Wygoń ich z domu! Przerusz! Do góry! Nie, do góry! Ej, chłopaki, tam nie wolno! Tandy! Rosia? To się trafi! Przemek, zobacz! Jakie to jest wszystko dziwne! Przerusz, idzie!
Wyłaźcie stamtąd, otwierajcie drzwi! Nie, nie! Zostaw nas! Czemuś, posłuchaj, musimy jakoś stąd uciec. Po pierwsze, co tutaj robią moi dziadkowie? Po drugie, jak mam stąd wyjść? Ty stary, patrz jaka fajna atrapa! A, to sprawdzimy! Co ty mu aktywowałeś? O, zbąd bajata! Nie włączajcie tego, chłopaki! Wyjdźcie stamtąd! Nie ma bata, nie ufam wam! Czemuś, wiesz, sikie! Kogoś zabiłeś? Nikogo nie zabiłem, przepraszam! Dżemek, jesteś mordercą! Co jesteś mordercą? Athena, odpalaj! Odpalam! Dżemek, idź siekierę! Szybko! Jeden! Wyłaźcie stamtąd! Wyłaźcie! Nie, 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 będzie błędnej pluną twarz! Wyłazić, chłopy! Nie! Lover, odsuń się! Nie, nie, dobra, Wednesday, Wednesday, wystarczy nie tyle. Nie będzie Wednesday, pluma twarz! Nie będzie, no! Wyłazić! Był wyłazić tu trudny podłowa za prezydenta, nie! Mnocha z mojego domu, albo użyję sikiery. Dobra, bon! Przepraszam. A łam cię! Rosia, wygoni. Piesek, zostaw nas! To nie jest piesek, to jest atrapa dla zabawy. Hej! Zostaw nas! Rosia, wracaj, chodź tu! Chodź. Musisz pilnować domu. Jakby coś się Rosia wydarzyło i jakby moja ciocia tutaj przyszła, to informuj nas, dobra? Zezol! Okej, to leć. Dobra, Wednesday, nie, chodź. Wprowadzamy ich, idziemy sobie. Dobra, po! Ojej, chłopaki, chodźcie porozmawiać. Martyna, już przestań! Dobra. Chodźcie, chłopaki. Chodzi o to, że my was tutaj zaprosiliśmy, nie strzela już, zaprosiliśmy was tutaj, żebyście uwierzyli nam, że jesteśmy śledzeni przez moją ciotkę, która ma nóż. 5 metrów. Czekajcie, nie, linia przyjaźni, ty, nie, ty zła istoto, nie. Dobra, stop, ej, dobra, porozmawiajmy, Martyna, stój. To jest nasza połowa, a to wasza, wy jesteście Francją, my Niemcami, niczym jak granica, więc tak, słuchamy. Generalnie musimy zawrzeć sojusz w taki sposób, że musimy tak jakby... Nie ufam, biała flaga poddaje się, zostawcie nas w spokoju. Ja też biała flaga i aparat. A tak na serio, to o co chodzi? Generalnie nie wierzycie nam w to, że moja ciocia mnie atakuje i Wednesday, że była w szkole. Dlatego chcemy, żebyście byli razem z nami i mieli oczy dookoła głowy, tak? Ale no, to z przodu oczy. A to co? Co? To kamery. No to nagrało, no i... No tak, ale nie nagrało tego, co jest w szkole, bo tam kamer nie ma. I wara od mojego domu. Dlaczego masz to za łapę w ogóle? A myślisz, że to się stało z twoimi rodzicami? Jezus Maria! Dobra, chodźmy normalnie do szkoły, Martyna, schowaj siekierę. Schowaj ją. Tak, idziemy. Łuk też. Kijek też. No nie, schowaj. Nie, Martyna. Peace and love. O, jesteśmy gotowi na każdą sytuację. Żadna dziewczyna nas nie pokona. Na pewno? Szczególnie ona. Nie, bo mówię ci, że najbrzydszym chłopakiem. No i widzicie, nie widać jej. Zero, nic, a nic. Widzisz kogoś? Ja no bo widzę. Ona pewnie atakuje tylko wtedy, kiedy jestem ja i Martyna. A ja jestem Fryderyk Chopin. O, cześć Yushi! Hejka! Co tam? Spisuję lekcje z podręcznika Przemka. A ja tu? Mojego podręcznika! A tu tego ukradłaś? Nie masz dowodu? Chodźcie, jej trzeba się przebrać. Siema wszystkim, dzień dobry. Przemek. Zrobili to już? Zrobili! Wow! Tutaj mamy naszą klasę. Tutaj moje buciki, opa. Zmieniam. Nie zajmuj. O, dzwonek. Ej, pierwszą mamy geografię. Geografię? Tak. Ale przecież to zaraz nie jest zakończona. No ale będziemy tam mieli, tam pani powiedzieć. A, podatek, ty nie wiesz, mamy nową wychowawczynię. Co? Od Gegry? No. Ona jest od Gegry. I nazywa się stary Anna Smoczyńska. Ona jest taka spoko, że to się w bani nie mieści. Ej, właśnie, tam jest od wychowania. Tam jest. Chodźcie. Natek, poznasz nowo wychowawczynię. Ona jest taka spoko. Ona jest najlepsza na świecie. Dostajemy taki miłe od niej, taki rzecz. W sensie to nie chodzi o miłe rzeczy. Oceny? Tylko chodzi o to, że ona jest ogólnie taka miła. Nie ufam. Byś tej śmierci. Znam pewną babę o geografii. Ja też tak mówiłem. Panu ci jest wentylator na łbie. A cześć, Olaf. Jest wentylator.
To jest zbroja. Wow, że się ta klasa zmieniła. Strasznie, ale tak... My ostatnio tutaj byliśmy wczoraj i nie było tego żółtego, tutaj nie było tego zielonego. No, ja tutaj w ogóle właśnie wyprosiłam kolegów z klasy Peterka i Pikachu, żeby tutaj porobili, jak mnie nie było. Ładnie to wygląda. Wow. Wiem, mam... Strasznie ładnie. Wiem, bo wiesz, musiałam zrobić cały projekt w ogóle tej klasy. Ej, jaki to kolor? To jest czarny. A. Ej, a to? Niebiesko-zielony. A, okej. Okay. Ej, a to? Tak jak twoja kupa. Niebiesko-zielony, żółty, czerwony. Ej, a to? Żółty. Ej, a to? Tak jak twój mózg. Ej, a to? Żółty? Niebieski. Różowy. Ej, a to? Fioletowy. Fioletowa dziewczyna. Ej, a to? Ale fajny laptop. Jaki to kolor? Szary. Dzień dobry. A, przepraszam, czy jest tutaj pani miejsce tylko. Ej, a to jaki kolor? Pan jest. To jest nasz sprzątacz. To jest nasz taki lokalny kolega, który przychodzi raz na jakiś czas i no. Jesteś w klasie pierwszej A, tak? To pierwsza klasa, tak, jestem. Dobrze, proszę usiąść. A gdzie mogę? Gdzie jest wolne miejsce? Na podłodze. Natek! No tam co? To jest nowa wychowawczyni, bądź miły. No jestem miły. Ja się go boję. Kochani, sprawdzę listę obecności i pójdę sobie po kawę, dobrze? Dobrze. 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 Przygotujcie sobie materiały, jeśli chodzi o rzeki polskie. Dobrze. A proszę pani, mam małe pytanie. Tak? Kto ma na imię obecny, czy pani chce to sprawdzić? No tak zawsze? Tak. Okej. Okay. Nadaje mi się, że 2 plus 2 to jest 5. Nieprawda, bo ryba. Dobrze, sprawdzę listę obecności. Bartix? Jestem. Red Dog? Jestem. Cikarowski? Jestem. Games and Tea? Jest. Stopik? Jestem. Smolax? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Kuba? Nie ma. Jestem. Luferek? Dzień dobry, proszę pani, bardzo dobrze pani dzisiaj wygląda, aż tak miło się na panią patrzy, że ma pani taki bardzo dobry dzień. Oj, dziękuję ci. Miło z twojej strony. Lecz nie zmienia to niczego, bo nadal będzie kartkówka. Kurczę, o, kochanie, muszę wam z czegoś wystawić oceny. Ja też będę mieć? To możesz za budownictwo. Wednesday? Jestem. Matrix? Co tam piszesz? Jestem. Quirrell? Jestem. Natek? Bo pani zna moje imię. Mam ciebie na liście w obecności. Kim jest ta obecność? Taki film, nie znasz. Mary Jane? Nie ma. Marcel? Jestem. Sowa? Jestem. Ciosia Kossak? Jestem. Żelek? Jestem. Zimnoczysław? Jestem. Olaf? Wow, Olaf! Co się dzieje? Brawo ty! Kochani, komentarz do losowania. Olaf nie śpi. To przypnęło serce, napiszcie. Florianek? Jestem. Inferno? Jestem. Lufer. Ola Nikola? Jestem. Jak pani dzień mija? Lizuś. Dobrze. Anna, dziękuję, że pytasz. Idziemy po szkole na randewu. Ja bardzo... Dobra. Ja... Chętnie. A co to, Luferku? To jest... Oni się umawiają na randkę, ja wszystko słyszę. Nie mogę rzucić. Nic, w sensie to był przepis na babeczki. Nieprawda, oni się na randkę umawiają. Wcale nie, Przemek, cicho. My przynajmniej się umawiamy na randki, a nie mamy tak jak ty przez internet z Mary Jane. My przynajmniej się umawiamy... No i chora jest. Kochani, na randki to po lekcjach, proszę was. Kończę listę obecności i idę po nową kawę, bo moja wystygła. Ja wiem, że i tak byś się chciał umówić z panią od Kugrafii. Co ty gadasz, Przemek? Nigdy w życiu. Sen Gaming. Jestem, dzień dobry. Storm. Jestem. Elvi. Jestem. Zuzia. Jestem. Piterek. Nie ma chyba, proszę pani. Dobrze. A Paweł G? Jestem. Emek. Jestem obecny, zawsze obecny, przygotowany. Dobrze, to Jezus. Ja kawę cieplutką, a wy przygotujcie sobie te rzeki, bo... Dobrze, mogę z panią iść po kawę? Nie, dobrze, przygotowujcie się. Och, strasznie dużo tych nowych uczniów i tyle wspierających nowych od Luferka. Ja nie wiem. Masakra normalnie. Ja nie wiem, jak ja mam tyle uczniów nauczyć. Kocham kawę, naprawdę, to jest najlepszy wynalazek świata. Nie wiem, jak ludzie mogli żyć bez kawy. Po prostu kocham tą kawę. No, przepyszne. Naprawdę, nie wiem, jak bym sobie bez niej poradziła. O, jest czajnik. W
końcu mogę sobie zrobić nową kawkę. O, dzień dobry, kim pani jest? Nie twoja sprawa. Przepraszam bardzo, jest pani nauczycielką? Co pani robi w tej sali? Dokładnie to, co powinnam zrobić. A! Zemdlała. Ma szczęście, tylko zemdlała i nie atakowała. Zeskanuję teraz jej ubiór i całe ciało. I nawet jej głos, żeby mogła się pod nią podszywać. Tak, dopadnę Luferka. Skanowanie. Sprawdzanie głosu. Wszystko idealnie. Teraz do Luferka. Lufer! Co? To, masz odrobioną ten? Rzeczy? Masz? Mam. Masz ściągi? Lufer! Co? Co to są rzeki? Jezus Maria, takie zbiorniki wodne, które są takie długie i się ciągną i wpadają do morza. Ej, to gdzie wyjdziecie na tą randkę? A co cię to interery boki ćwiczy? Idziecie na randkę? A możemy zrobić poczwórę? Proszę. No nie! Przemek! Nie idziemy z tobą na randkę, mordo! Nie ma nawet... Przemek! A ze mną idziecie? Nie! Uspokójcie się! Wy sobie razem pójdźcie na randkę, Przemek i Natek. Wy sobie razem pójdźcie. Przemek, mówię ci, nie bierzemy tej randki... Może na liście pani taka agresywna. Już, ale my się lubimy! Myślała, co pani się stało? Przemek, dostajesz kosę. Co? Co? Ale że Przemek? Przepraszam bardzo, za co? Co? Przemek, siadaj, po znowu dostaniesz kosę. Siadaj, albo dostaniesz drugą. Nie, pani woli zapić jej tej kawy. Myślała pani nad Meliską? Chcesz dostać jedynkę? Ale grubo. Wyciągamy karteczki. Sprawdzian z ostatniego semestru. Co? Co? Jak to? Ale co się... Mam pytanie. Milcz, Luferku. Pani, bo my przez ostatnie półrocze nie mieliśmy geografii. Pani tu nie było. Nie interesuje mnie to. Wyciągajcie karteczki. Już karteczki! Na mnie dostanę szóstkę. Przemek, dasz mi kartkę? Czekaj. Ktoś nie ma kartki rozdać? Ja chcę. Ja nie mam. Ja mogę. Ja nie mam i farba. Daj mi też od razu Batix. Cicho bądźcie. Daj. Ej, rozdaj. Rozdaj. Jeszcze raz rozdaj. Każdy dostaje uwagi. Zachodzenie po lekcji i rozdawanie karteczek. Ale przecież ja to rozdaję. Co to jest? To jest chyba przesada, ale co pani, ja tu dobry Cię uczynek. Dostajesz uwagę. Idę do dyrektora. To nie może tak wyglądać. Ja nawet nie brałam żadnej kartki, ani nie dostawałam. Martyna, siadaj. Nie. Martyna, siadaj. Tak nie może być. Ma jakiś zły dzień. Pierwsze zadanie. Wymienię wszystkie rzeki świata. Co? Drugie zadanie. Wymień wszystkie kraje, ich wojewodstwa oraz stany. Jezus Maria! To przesada, nie? Z godzinę będę to pisał! Jeśli ktoś się odezwie, dostaje ci 10 jedynek. Trzecie zadanie. Wymień wszystkie jeziora w Polsce. To też łatwe. Melisko. Czy ja nie powiedziałam, że macie być cicho? I Luferku, wyłączasz nagrywanie. Już! Okej. Przemagrywanie. Pani cały czas chodzi, sprawdza nam te. Coś jest nie tak. Martyna, co robisz? Opiszę. Jakie było drugie zadanie? Przepraszam, jak skończyłem, to cię mogę oddać. Dawaj to. Już, proszę. Ja też skończyłam. Jedynka. Za co? Za to, że napisałeś jedną nazwę jeziora z małej litery. Za co? Ja też skończyłam. Wyrzućcie swoje karteczki. I wynocha z sali. Masz Luferka. Skończyłam. Jezu. Luferku, zostań na chwilę. Co jest z tobą? Nie. Na chwilkę leć. Ej, porąbana ta baba. Weź, to jest jakieś dziwne. Tak, proszę pani? Siadaj. Jeju. Co pani robi? Nie interesuj się. Jeju. Odwróć się, Luferku. Wszystko okej, proszę pani? Odwróć się. A! Au! A! Co
pani robi? Pani nie jest pani od geografii, na pewno! Wbijamy tam chłopaki! Teraz! Delta Squadron! Super Core! Komando biegów Alfa! Wiedziałam, że to nie jest nasza nauczycielka! Uciekajcie z nim! Uciekajcie z nim! To jest ona! Szybko, uciekamy! Moja ciotka? To nie jest moja ciotka! Zaknebluj ją, wysiął tamten! Zablokuj ją! Szybko, szybko, szybko! Uciekamy! Uciekajcie! Szybko! Uciekajcie! Napad jest! Szybko! Kochani, wbijacie teraz w prawy górny róg do Martyny, właśnie o tutaj, o tu. Pokaż siekierą. O, w tym o miejscu, klikajcie, zapraszamy was na kanał do Martyny, subskrybujcie Martynę i wbijajcie, bo tam już niedługo będą pojawiały się odcinki bardzo, bardzo, bardzo często. Dzisiaj już odcinek wleciał, więc mam nadzieję, że wbijecie. Martyna, co chcesz powiedzieć? No powiem, zachęć widzów, no proszę, proszę. Zapraszam bardzo serdecznie na mój kanał. Nie wiem, co dalej. Nie wytnę tego. Martyna się bardzo stresuje i byłoby fajnie, gdybyście wbili do niej, bo przez ostatni tydzień naprawdę się dla was staramy i wrzucamy dla was filmy praktycznie codziennie, 30-minutowe, mało 30-minutowe. Śpimy. Mało śpimy, staramy się i dziękujemy wam za to, jak staracie się wy też, bo wy też naprawdę dajecie nam dużo kopa i energii, dlatego wbijcie do tego słodziaka. No, papatki, widzimy się u Martyny, a jak się nie widzimy, no to będzie bicie. Minecraftowe bicie!